być kobietą marzę, ciągle będąc dzieckiem. Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie. Być kobietą, oszukiwać, dręczyć, zdradzać, nawet gdyby komuś miało to przeszkadzać. Mieć stół kilo biżuterii, kapelusze takie... Cieszę się, że zgromadziłyśmy się w tak licznym gronie i szczerze wierzę, że ten wieczór będzie chwilą wytchnienia od codzienności, a przygotowany przez nas program sprawi, że każda z Was, drogie Panie, poczuje się dziś wyjątkowo. Teraz poproszę o kilka słów burmistrza miasta i gminy Leszyce, pana Andrzeja Gryniewicza. Spotykamy się dzisiaj w tym ważnym dniu dla Was wszystkich, czyli okazji Dnia Kobiet. Ja chciałbym tylko już tutaj kończąc złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim bardzo dużo zdrowia, dużo tej wytrwałości w dążeniu do tych zamierzonych swoich celów, do tego życia codziennego. Przede wszystkim życzę Wam dużo miłości, bo tego każda z kobiet oczekuje. Życzę przede wszystkim sobie, abyście każda z Pań ten dzień zamieniły na każdy dzień w roku, żeby on był cały rok, a nie tylko ten dzisiaj, 8 marca. Wszystkiego dobrego życzę. Być kobietą marzę, ciągle będąc dzieckiem. Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie. Być kobietą, oszukiwać, dręczyć, zdradzać, nawet gdyby komuś miało to przeszkadzać. Mieć stół kilo biżuterii, kapelusze takie duże i od stałych wielbicieli wciąż dostawać listy, róże. Na bankietach, wernisażach pokazywać się codziennie. Być kobietą, ta tęsknota się niekiedy budzi we mnie. Ekscentryczną być kobietą, przyjaciółki niech nie milkną. Czas niech płynie w rytmie walca, dzień niech jedną będzie chwilką. Jakaś rola w głównym filmie, jakiś romans niebanalny. Być kobietą w dobrym stylu, Boże daj. Gdzieś wyjeżdżać niespodzianie, coś porzucać bezpowrotnie. Profilaktyka to są badania, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się chorób. Ale profilaktyka to również dbanie o własne ciało. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet. Profilaktyka wydaje się bardzo prosta. Wystarczy raz w miesiącu zbadać swoje piersi poprzez samobadanie, a także wykonać po 50 roku życia mammografię. Drugim nowotworem, o którym chciałam powiedzieć, jest nowotwór raka szyjki macicy. Co prawda nie jest tak często spotykany, bo zajmuje w Polsce 6 miejsce wśród nowotworów, ale również możemy wpłynąć na to, że szybko zostanie on wykryty i kobieta po operacji może jeszcze długie lata żyć spokojnie, bez żadnych obaw. W jaki sposób możemy wpłynąć, zadziałać profilaktycznie? Więc powiem krótko. Po 25 roku życia każda kobieta powinna zgłosić się do ginekologa na badanie ginekologiczne. Najlepiej byłoby to, gdyby każda z kobiet raz w roku uczestniczyła w wizycie u ginekologa. Dziękuję i życzę wszystkim miłego spotkania i miłej zabawy. Ekscentryczną być kobietą, przyjaciółki niech nie milkną. Czas niech płynie w rytmie walca, dzień niech jedną będzie chwilką. Jakaś rola w głównym filmie, jakiś romans niebanalny. Być kobietą w dobrym stylu, Boże daj. Gdzieś wyjeżdżać niespodzianie. Chciałabym dzisiaj Państwu, szczególnie Paniom, bo dziś nasze święto, przedstawić prezentację na temat racjonalnego odżywiania, które jest podstawą naszego zdrowia.
Jak powinien wyglądać prawidłowo zbilansowany posiłek? Od tego należałoby zacząć. Prawidłowo zbilansowany posiłek powinien wyglądać w ten sposób, jak na obrazku, czyli 1/4 talerza to powinny stanowić węglowodany, a więc na przykład chleb, ziemniaki, kasza, makarony. 1/4 talerza powinny stanowić pełnowartościowe białko. Pół talerza to są warzywa, prawda? Czyli witaminy, minerały, błonnik pokarmowy. I tak skomponowany posiłek będzie na pewno dobrze zbilansowany i będzie dostarczał odpowiedniej ilości wszystkich składników z rzędu. Drugą zasadą zdrowego odżywiania jest przede wszystkim aktywność fizyczna, wzmożona aktywność fizyczna, więc wszystkie panie, nie zapominajmy, ruszajmy się dużo. To nas ustrzeże przed nadwagą i otyłością. Ekscentryczną być kobietą, przyjaciółki niech nie milkną. Czas niech płynie w rytmie walca, dzień niech jedną będzie chwilką. Jakaś rola w głównym filmie, jakiś romans niebanalny. Być kobietą w dobrym stylu, Boże daj. Gdzieś wyjeżdżać niespodzianie, coś porzucać bezpowrotnie. Łamać serca twardym panom, pewną siebie być okropnie. Może muzą dla poety, adresatką wielkich wzruszeń. Być kobietą w każdym calu, kiedyś przecież zostać muszę. Być kobietą, być kobietą. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę tutaj u Was dzisiaj gościć. Chciałam Państwu taki zarys o firmie Merkej przedstawić, bo ona jest bardzo jeszcze nieznana w naszych okolicach, no i w Polsce również. Firma Merkej powstała w 1963 roku w Stanach Zjednoczonych. Założycielką była Mary Kay Ash, kobieta o naprawdę wielkich marzeniach i udało jej się to spełnić. W Polsce jesteśmy od 10 lat. Także firma w ubiegłym roku obchodziła 50-lecie istnienia, ale w Polsce dopiero od 10 lat możemy korzystać z tych dobrodziejstw. Dzisiaj proponuję Państwu zabieg na dłonie, satynowe dłonie. Z trzech produktów składa się taki zabieg. Jestem tam z tyłu sali. Bardzo serdecznie zapraszam, każda pani może podejść i skorzystać z tego zabiegu. Toaletki mamy niedaleko, także... Romans niebanalny, być kobietą w dobrym stylu, Boże daj. Gdzieś wyjeżdżać niespodzianie, coś porzucać bezpowrotnie, łamać serca twardym panom, pewną siebie być okropnie. Może muzą dla poety, adresatką wielkich wzruszeń, być kobietą w każdym calu, kiedyś przecież zostać muszę. Być kobietą, marzę ciągle będąc dzieckiem, być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie. Być kobietą, oszukiwać. Drogie panie, witamy bardzo serdecznie. My tutaj nie będziemy nic mówić o dietach, o różnych tam środkach na odchudzanie. Wszystkie panie jesteście piękne, smukłe. Tego się trzeba trzymać. Drogie panie, wszystkiego najlepszego w dniu waszego święta. Samych pięknych, kolorowych dni kochających mężów. Zapraszamy do obejrzenia występu. Życzymy miłego odbioru i miłego wieczoru wszystkim paniom. Jeszcze trochę do północy, niech jak zagubiony pocisk strzeli mocno mi do głowy, coraz trudniej się wysłowić. Pić się zdrowo, więc na zdrowie niszczy się daje człowiek. Serce mi zacną tych pęka, już uważę na gabiekta. To jest to tak.
mógłby się odbyć, gdyby nie hojność i pomoc sponsorów. Serdecznie dziękujemy paniom Stanisławie i Annie Juśko z salonu fryzjersko-kosmetycznego F&K, pani Annie Antonik z poradni dietetycznej Dobra Dieta, pani Milenie Leja z klubu fitness Batuka, pani Dorocie Filip prowadzącej bloga glamdiva.pl, pani Paulinie Elceser prowadzącej działalność fotograficzną, sklepowi 1000 win, a także firmom Pharmaceris, Polena Ostrzeszów i Zdrowit. Ponadto dziękuję osobom, które pomogły nam przy organizacji dzisiejszego wydarzenia. Pani Magdalenie Nieckarz z wypożyczalni sukienek Modnisia, pani Małgorzacie Staniuk z firmy Mary Kay, pani Teresie Pracało, panią z kół gospodyń wiejskich w Zalesiu i w Nowej Grobli oraz zespołowi Remedium. Żegnam was, już wiem, załatwię.